tym odcinku Akademii Fanar odejdziemy nieco od samych narzędzi do wykonywania gwintów, jednak pozostaniemy w ogólnopojętej tematyce gwintowania. W naszych poprzednich filmach wspominaliśmy już, że przed wykorzystaniem gwintownika należy zadbać o staranne przygotowanie otworu. Dlatego też najbliższe odcinki poświęcimy właśnie prawidłowemu wykonaniu otworów pod gwinty. W pierwszym z nich omówimy proces nawiercania i wybór prawidłowego nawiertaka. Zapraszam. Oprócz samego doboru wiertła o odpowiedniej średnicy i długości, niezwykle istotne jest jego spozycjonowanie uprzednim wykonaniem nawiercenia. Wiercąc bardzo popularnymi wiertłami ze stali narzędziowej, szczególnie na chropowatych powierzchniach, możemy zauważyć, że ich wierzchołki w pierwszym kontakcie z detalem mają tendencję do promieniowego przemieszczania się. Jest to naturalne zjawisko wynikające z właściwości mechanicznych takich wierteł. Przemieszczenia te mają jednak negatywny wpływ na pozycję otworu oraz późniejsze prowadzenie wiertła i finalną średnicę otworu. Nawierceniem są płytkie stożkowe otwory, mające na celu wstępnie ukierunkować wiertła. Wykonuje się je za pomocą nawiertaków, w naszym katalogu oznaczonych jako NC. Gwarancją wykonania operacji idealnie w wymaganym miejscu jest krótka konstrukcja, czyniąca je znacznie sztywniejszymi od wierteł stalowych. Zależnie od obrabianego materiału i oczekiwanej trwałości, mamy do wyboru nawiertaki NC ze stali kobaltowej lub węglików spiekanych. Podstawową cechą nawiertaka, którą trzeba wziąć pod uwagę przy jego doborze, jest kąt wierzchołkowy. Musi on być minimalnie większy od analogicznego kąta wiertła. W takim przypadku wstępnie prowadzony jest wierzchołek, a następnie jego krawędzie skrawające równomiernie rozpoczynają pracę. Zatem na przykład na wiertaki o kącie 120 stopni stosujemy pod wiertła o kącie 118 stopni, zaś nawiercenia o kącie 142 stopni pod wiertła 130-140 stopni. Średnica nawiercania powinna być zbliżona do średnicy wierconego otworu. Za dalsze prowadzenie wiertła w otworze odpowiadają łysinki wiertła. Nawiertakami nazywamy także narzędzia do wykonywania nakiełków wewnętrznych, do podpierania kłami detali obrabianych na tokarkach czy szlifierkach. Mają one charakterystyczną budowę. Są bardzo krótkie, po obu stronach mają części robocze złożone z żądełka wykonującego nawiercenie z miejscem na wierzchołek kła i części stożkowej wykonującej powierzchnię przylegające do kła. Bardzo często użytkownicy stosują je do nawierceń podwiertła. Niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie. Kąt stożka takiego nawiertaka wynosi 60 stopni. Powoduje to początkowo styk punktowy krawędzi wiertła i nakiełka. Skutkiem tego jest tendencja do drgania, a w konsekwencji do wykruszenia krawędzi skrawających wiertła. Z tego względu o wiele lepszym rozwiązaniem pozostają nawiertaki NC. Nawiertaki do nakiełków produkowane są ze stali szybkotnącej HSS oraz kobaltowej stali HSS-E o wyższej trwałości i odporności temperaturowej. Mogą być dodatkowo zabezpieczone powłoką TN2. Ich wymiary opisuje norma DIN 333 i dostępne są w trzech wariantach. A. Wariant podstawowy z żądełkiem i częścią stożkową. B. Wariant do wykonywania nakiełków chronionych. Różnią się od wariantu A stożkiem fazującym krawędzie nakiełka o kącie 120 stopni. Zapobiega to wybijaniu materiału przez kieł i zwykle stosowane jest przy obróbce długich detali. R. Wariant z bukowym przejściem z żądełka do powierzchni podpieranych. Taka konstrukcja stosowana jest do toczenia stożków z przesunięciem kółów oraz do materiałów trudnych w obróbce. Charakteryzują się najwyższą sztywnością. Tak wygląda proces nawiercania w telegraficznym skrócie. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym opowiemy szerzej o procesie i istocie wiercenia. Do zobaczenia! Thank you.